trochę dzisiaj u mnie wieje, ale tym oto zestawem Nikon Z6II i Sigma 150-600 ponagrywam trochę strzałów w moim ogrodzie, przy moim oczku, który wykopali mi moi wspaniali synowie. Dobrze mówię? Nie jesteś moim wspaniałym synem? Że będę robił zdjęcia tym oto pięknym zestawem przy oczku ptakom, które wykopali mi moi wspaniali synowie. Zgadza się? Tak. Też trochę. No ja też trochę. Dużo. Jednak to uczciwi chłopaki mówią, że ja też kopałem. Trochę. Dobra. Dużo, trochę dużo. Idę, siądę sobie w moim wypoczynkowym miejscu i będę strzelał. Staram się wam tu nagrać, jak ten AF działa sobie z Z6 z Sigmą 150-600. Witam was serdecznie. Nagranie zacznę od podsumowania. To nagranie przedstawia, jak działa Sigma 150-600 z Nikonem Z6 II. Nagranie jest bardzo długie i nudne. Ktoś, kto chce zobaczyć naprawdę, jak ten AF bierze i działa, to niech sobie je obejrzy. A komu szkoda czasu na półgodzinne nagranie, to niech tego nie robi, niech od razu przejdzie do zdjęć na dole. Na dole są zamieszczone zdjęcia, które wykonałem podczas tego testu. To jest jedyne 1800 zdjęć. Także ludzie zobaczycie, które są ostre, które są nieostre. Ja robiąc te zdjęcia starałem się łapać ptaki w locie, a że to było w moim ogrodzie, uzupełniłem karmniki i ptaki biły się o jedzenie, kłóciły się szpaki, wróble, a ja starałem się je złapać w akcji wokół karmnika. Robiłem to przy Large Square. Najczęściej do takiej fotografii używam Large Square. Najlepiej się do tego sprawdza. Oczywiście mogę zrobić tak, jak to się robi zazwyczaj w DSLR, czyli ustawiam karmnik, jedzenie, ustawiam AF na manualu, ostrość na karmnik, no i naciskam przycisk i napieprzam zdjęcia, aż trafię ptaka ostrego i tam na ileś tam tysięcy zdjęć, jakieś tam zdjęcie się ostre trafi. Tak zazwyczaj robią specjaliści od wildlife i od zdjęć ptaków w locie, bynajmniej z tego, co ja z nimi rozmawiałem, to oni tak te zdjęcia robią w akcji i tak im mówili. Też jesteśmy w stanie Z6 takie zdjęcia zrobić. Ja akurat wybrałem opcję, że będę starał się ptaki złapać w locie i najlepiej do takich zdjęć, gdzie nie mam jakichś gałęzi z frontu, gdzie nam przeszkadzają. Na nagraniu, jak zobaczycie to nagranie dalej, to ja tak usiadłem, że miałem z przodu elementy, chwasty miałem, oset i on mi przeostrzał na front. Część zdjęć robiłem tak, próbowałem te taki ostrzyk, tam zmieniałem punkty AF na dynamiczny i na pojedynczy chyba mi się nie trafił, ale na dynamiczny, żeby zmieniał, żeby ograniczyć te pole i wtedy między te chwasty wykrywał ptaka, zaszczałem na ptaka i robiłem zdjęcia, ale w większości przypadków tak jak musimy się postarać, żebyśmy nie mieli z przodu jakiegoś większego elementu, bo aparat bez lustra wyostrzy na ten obiekt z przodu po prostu. Musimy mu ewentualnie musimy mu ograniczyć to pole, gdzie ostrzy, ale jak ja robiłem zdjęcia z ręki i starałem się taki złapać, czyli z ręki starałem się taki złapać, to wybrałem i zazwyczaj wybierałem pole Large Square. Sprawdza się najlepiej. Do innych miejsc, takich gdzie są gałęzie, jak idę, używam pola dynamicznego, te AFC i pole dynamiczne, to mamy też DSLR, czyli pojedynczy punkt i tam możemy wybrać dookoła 9, 21, 11, 52, w zależności 32, w zależności jaki tam mamy ten aparat. Ogólnie moim zdaniem nie robi się nim gorzej zdjęć niż na przykład takim D800, D700, D500 w rękach nie miałem, więc się nie wypowiem, ale mi tutaj nie robi różnicy, ba nawet robi mi się lepiej zdjęcia Z6 II niż tamtymi aparatami. Nawet jak patrzę osoby, co mają kanały na YouTube, na przykład przesiadły się z D4S na Z6 II, biorąc opinię osób, że Z6 II się nie nadaje do wildlife'u, to znaczy, że oni są totalnymi kretynami, że z sportowego aparatu przesiadli się po prostu do sportu na takie na taki aparat. Ale wszyscy mówią
jednogłośnie, że z Z6, na przykład Z6-2 mają więcej trafionych zdjęć procentowo niż DSLR. Tak to będzie wygląda. Pomimo, że na przykład AF w ciemnościach jest gorszy niż na przykład takim D4S. Z tego, co się dowiedziałem, zadając konkretne pytania. I z tego, co widzę, osoby używają raczej bez luster, bo są wygodniejsze. Możemy skadrować, od razu możemy nagrać wideo, szczególnie przydatne dla youtuberów. Także ja nie mówię, nie twierdzę, że ten aparat jest najlepszy do wildlife'u, bo nie jest. Sony A1 chyba sprawdzi się lepiej, chociaż ponoć Canon lepiej się sprawdzi, na przykład ten R3, R5, R6. Chociaż ja ostatnio widziałem ranking test A1 chyba, R3 czy R5 i Z9 i Z9 wygrała w tym teście. No i to nie na natywnym szkle, na przykład tym najnowszym Nikona 180-600 czy na 600 F4. Nie, tylko na szkle G przez adapter FTZ. A na przykład Sony i Canon miały szkła natywne. Więc tak to bierze wygląda, w zależności od szkła, znaczy od osoby, od upodobań. W skrócie, możesz od razu przejść na dół do zdjęć, albo sobie obejrzeć te długie, nudne nagranie, jak AF działa. Jest jeszcze jedno nagranie, jak działa AF, które robiłem zimą. Miałem wtedy taki temporary staw zrobiony z cegieł, bo zrobiłem tą szopkę, zrobiłem sobie w niej czatownię, jak widzicie, i chciałem dopasować mój stawek, który miałem w planach wykopać, negocjowałem jeszcze wtedy z żoną i ustawiłem go z cegieł, dałem folię i taki miałem mały setup, patyków naustawiałem i tam AF miał ciężką pracę, dlatego że wróble chodziły i inne ptaki chodziły między patykami i tam AF miał trudne zadanie, ale jak zobaczycie nagranie, dawałem radę zrobić zdjęcia, no i na moich social mediach, na Instagramie Wildlife Super Photocam są zdjęcia z tamtego okresu i widać, że zdjęcia są fajne. Przynajmniej mi się biorą i podobają. AF trafił spokojnie, więc nie zanudzam Was bardziej. Tych, co chcą obejrzeć, to zapraszam, żeby obejrzeli dalszą część nagrania, a tym, którym się nie chcą i interesuje, zobaczyć, jak konkretnie zdjęcia, ile było pudeł, ile było trafionych. Zapraszam do linku niżej. Zachęcam do wczytania do jakiegoś programu, gdzie będziecie widzieli parametry ISO i takie ISO, jaki czas przysłony, jaka ogniskowa. Myślałem, czy nie zrobić czasami nagrania z przeglądu stuka przerwania, ale uznałem, że będzie to nagranie już zbyt długie. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Zobaczcie sępa i nie odejdzie ode mnie, aż mi się lód nie skończy i nie dostanie swojej działki, końcówki. Tak, patrz. Widzicie? Dobra, zaraz dam jej działkę.